Witam Was serdecznie z powrotem na moim kanale. Ja mam na imię Edward i zapraszam Was na kolejną przygodę z aparatem. Siemanko wszystkim, witam Was na kolejnym wypadzie. Jak widzicie, znowu las. I znowu będziemy fotografować z podchodu. Aż w końcu uda mi się coś naprawdę ustrzelić tą Z6, żeby można było jakoś w miarę porównać z Z50, jak ten obrazek wygląda i ogólnie. Dzisiaj przyjechałem tutaj, wiadomo w jakim celu, fotopułapkę ściągnąć. Niestety mam złe wiadomości, ponieważ nic się nie nagrało, kompletnie, zero plików. Jak widzę teraz ta rzeczka, którą ostatnio odwiedzam, strasznie przybrała. I zapewne przez to zwierzyna właśnie w tym momencie, w tym miejscu nie przeskakuje rzeki, bo po prostu zrobiło się mega szerzej. I po prostu tego nie przewidziałem. Myślałem, że będzie fajne miejsce, tam było dużo śladów, kurczę, kiedy przeskakują właśnie zapewne jakieś jelenie. No ale mówię, no rzeka przybrała i fotopułapka pusta w ryj, że tak powiem brzydko. Także bateria jeszcze trzyma śmiało. W późniejszym czasie spróbuję ją gdzie indziej zamontować. Zobaczymy, może jakieś znajdę naprawdę fajne miejsce. Kto wie, czy nie zostawię w tym miejscu, gdzie niby w ostatnim odcinku, jak pamiętacie, był borsuk. Znaczy to nie był borsuk, tylko ślady wskazywały na to, że borsuk ma tutaj niedaleko swoją dziuplę, norę bardziej. No więc kurczę, jak uda się dotrzeć tam dzisiaj, to założę tam fotopułapkę, a jak się nie uda, bo tam nie dotrę, bo mówię, dzisiaj strasznie mokro jest w tym lesie i wszystko jest praktycznie pozalewane. Nie wiem skąd ta woda się wzięła, pewnie z gruntu. Także będę dzisiaj pedałował podobną trasę, z tym, że jak ostatnio w odcinku szedłem w prawą stronę już pod koniec, tak teraz pójdę w lewo i po prostu wyjdę na inną miejscowość i postaram się tam coś ciekawego dzisiaj wypatrzeć. Standardowo dzisiaj, wiadomo, Z6 dalej testuję, Sigma 150-600, lorneteczka. Dzisiaj wziąłem drona, bo kompletnie nie ma wiatru, więc plus dla mnie, zwierzyna nie będzie mnie tak szybko czuć, ewentualnie może mnie zobaczyć. Oczywiście jak zwykle dzisiaj przedobrzyłem i kurczę, nabrałem ocieplaczy, więc musiałem już zdjąć, bo jak widzicie, kufaja jest gruba, a jeszcze miałem ocieplacz i po prostu idąc tutaj przez te szuwary, które są za mną, najzwyczajniej w świecie się kurczę ugotowałem, więc moja stara dobra zasada: lepiej mieć coś w zapasie i coś zdjąć, niż miałoby ci czegoś braknąć i miałbyś marznąć. Więc mi się to sprawdza i to są moim zdaniem święte słowa. No, zaraz kamizeleczkę zarzucam na klatę, do tego Z6. No i to na tyle. Później sobie coś zjem, coś wypiję i zaczynamy przygodę. Zapraszam. Jak zdążyliście już zauważyć, przemieszczanie się po takim terenie, nie wydając żadnego dźwięku, jest praktycznie niemożliwe, więc nie pozostaje mi nic innego, tylko powoli przemieszczać się dalej. Pokonując już tak kilkadziesiąt metrów w takim szeleszczącym terenie, wszedłem w końcu na jakąś leśną drogę. Idąc tą drogą,
napotkałem na hałaśliwe kowaliki oraz sikory. W późniejszym czasie zatrzymałem się na betonowym mostku, przez który można było przejść przez zimny potok. Oczywiście musiałem się zatrzymać i popatrzeć na powalone drzewa przez bobry. Widok kapitalny. Trzeba tu kiedyś wrócić i powtórzyć parę zdjęć o nieco innej porze. Słuchajcie, ja jestem już na takiej drodze, gdzie byłem ostatnią. Więc za chwilę idę w miejsce, gdzie prawdopodobnie są to nory borsuka. Będę musiał się tam maksymalnie cicho zachowywać, bo ostatnio tu byłem i tak troszeczkę nieuważnie chodziłem, jeśli chodzi o tam ten rejon. Więc ja tutaj maksimum skupienia muszę mieć. Nie będę nagrywał, jak zakładam fotopułapki, bo chciałbym to zrobić szybko i skutecznie. Przede wszystkim schować ją tak, żeby osoby trzecie nie znalazły jej, bo nie ukrywam, że ona jest blisko drogi. Taka mała podpowiedź dla złodziei. No, więc kurczę, idę w tamtą stronę. Szybka akcja, a później wracam i idę tam z tyłu. Het, ile mi po prostu pozwoli droga na to, bo mówię, tutaj jest jeszcze ok, ale tam dalej już strasznie mnie zabłocona. No i kurczę, nie wiem, czy dam radę w tych buciorach się przedostać, a nie chciałbym się dzisiaj ufyflać, bo i tak już pożal się Boże wyglądam. W każdym bądź razie jestem już jakieś półtorej godziny i prócz, zaraz wam wrzucę screena z telefonu, przez aplikację telefon usłyszał tyle ptaków, że aż nie do wiary. Także fajnie, fajnie, bo już zaczyna, wszystko się zaczyna dziać w tym lesie. Masa ptaszków. Jeszcze nie udało mi się nic sfotografować, bo generalnie chciałem dotrzeć do fotopułapki i właśnie w to miejsce tutaj. Także jak tylko pójdę w tamtą stronę i coś ciekawego zaobserwuję, to widzimy się z powrotem. Słuchajcie, mam już fotopołapeczkę zamontowaną. Mam nadzieję, że za tydzień zbiorę z niej niezłe plony. Nie to, co w tym tygodniu, kurczę, byłem po fotopułapkę, a tam zero materiału. No nic, mówi się, raz na wozie, raz pod wozem. Także fotopułapka jest zamontowana. Ja teraz będę zmierzał w tamtą stronę i wypatrywał na polach lornetką. Przed chwilą mi tutaj sarna fajna wybiegła, ale niestety, kurczę, byłem zajęty czym innym i sobie poleciała, kurczę, na ścianę lasu. Ja będę szedł i tam wypatrywał, cokolwiek trafię oczywiście. Rozpogodziło się, temperatura podskoczyła parę chyba stopni do góry, bo jestem znowu ugotowany. A mówię, cały czas, kurczę, maszeruję, więc nie jest to łatwe z całym sprzętem, ale to już wiecie, więc nie będę, że tak powiem, marudził. No, także ja zaraz czapkę ściągnę, kurczę, trochę słabo, bo będzie mi, kurczę, ręce widać. Mam rękawiczki maskujące, ale kurczę, no niby są takie cieniutkie, ale będzie w nich mi gorąco. I białą glacę też będzie widać, więc kurczę, staram się maksymalnie ją podnieść, żeby jak najmniej było mnie widać, żebym się nie wyróżniał po prostu z tła. Dobra, nie przedłużam. Lecę i zobaczymy, co mi tam jeszcze jakieś, może jakąś drobnicę uda mi się sfotografować. Zobaczymy, chodźcie.
Idąc już dłuższy czas błotnistą drogą, postanowiłem wyciągnąć drona i oblatać tutejszy rejon, by pokazać wam, w jakim miejscu mniej więcej przebywam. Właśnie sobie przycupnąłem na takim fajnym drzewie, powalonym. Jak słyszycie w swoich głośnikach, to pięknie mi tutaj rudzik ujada. Już zrobiłem mu kilka fajnych zdjęć. Podlatywał tak na odległość 8-7 metrów, więc mam nadzieję, że szczegóły ptaka będą w miarę czytelne. Jakieś pół godziny temu, bo przed chwilą jadłem, przefrunęły mi tutaj kilka sarenek oraz mała grupka dzików, które ledwo co zdążyłem zarejestrować na materiale wideo. Oczywiście będzie trzęsło, bo z ręki to wiadomo, sami wiecie jak jest. Jak widzicie, bagno i to straszne. Co do dzisiejszego dnia, to jedyne co naprawdę zauważyłem, to pojawiły się, uważajcie, kleszcze w bardzo dużych ilościach. Dzisiaj miałem chyba ze 20 sztuk na sobie. Na szczęście te spodnie w miarę mnie tak chronią, wydaje mi się. Najgorsze jest to, że te dziadygi się po prostu wspinają po mnie do góry, więc co jakiś czas podoglądam i po prostu zrzucam ze swego ciała. Będę za chwilę powoli kończył, bo mam jeszcze kawał drogi do przejścia do punktu, gdzie zostanę zabrany do domu. W dniu dzisiejszym nie ma, jak zwykle, nie wiadomo czego, aczkolwiek myślę, że zdjęcia rudzika wam to wynagrodzą. Cały czas nawołuje dziad jeden. Także jeśli chodzi o dzisiejszy sprzęt, to no nie mogę się wstrzelić, widzicie, w jakieś fajne zdjęcia, żeby tą Z6 przetestować tak naprawdę pod każdym względem. Nie wiem, chyba pechowe pogody dostaję, aczkolwiek dzisiaj jest ładnie, ale no mówię, wszystko jest tak z marszu, to kurczę, nie idzie nagrywać ani fotografować, bo cały czas sprzęt taszczę za sobą. Piękny tutaj mam w ogóle rejon. Ta rzeczka, co tutaj po mojej prawej stronie płynie, ona idzie tam wzdłuż, to jest zimny potok.
Ja w późniejszym czasie, już nie dzisiaj oczywiście, ale w późniejszym czasie postaram się któregoś tam pięknego tygodnia, jak już będzie ładnie zielono, to przejdę się wzdłuż tego zimnego potoku, bo naprawdę tam tereny są bajeczne. Widać, że tam człowiek w ogóle nie chodzi, także kurczę, masa drzew jest świeżo nagryzionych przez bobry, także bobry pracują pełną parą. To po mojej lewej stronie znowu jest takie rozlewisko. Zapewne to jest tylko i wyłącznie przez to, że gdzieś bobry musiały zrobić po prostu sobie tutaj jakiś tunel przez ten taki mikrował i kurczę, woda się rozlała na tamtą stronę. Także widać parę metrów stąd jest taka ścieżka świeżuteńka, bo to ewidentnie jest dzisiaj, że tam bobry sobie przechadzają. Tutaj widać znowu budują sobie, nie wiem czy to żeremie, czy po prostu taką mikrotamę będą robić. W każdym bądź razie naprawdę praca im idzie. No i oczywiście w dniu dzisiejszym będę kończył ten piękny odcinek, choć krótki. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jak i polubienia filmu, jeśli się oczywiście będzie podobać, i zostawienia komentarza pod filmem. Ja już resztę ekipy, która mnie ogląda, serdecznie zapraszam na następny materiał. Co w nim będzie? Nie mam bladego pojęcia. Miała być dzisiaj czatownia, ale jak zaczęło w tym tygodniu zaczęło troszeczkę padać, to masa błota tam jest, więc średnio mi się uśmiecha chodzenie po takim ustrojstwie. Także nic. Ja będę kończył, a Was jeszcze raz zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Hej.